Cześć i czołem, pasjonaci. Dzisiaj krótki film o klejące. Pytają mnie osoby, które tak jak ja zaczynają swoją przygodę z obróbką drewna, są na początku tej drogi, pytają mnie o to, w jaki sposób ja sobie z nią radzę. Więc w tym filmie chciałbym wam pokazać dwa triki, które ja stosuję podczas robienia klejonki oraz zwrócić uwagę na podstawową praktykę, wręcz obowiązkową praktykę układania samego materiału już do klejenia. Także zapraszam na film, zapraszam do komentowania i mam nadzieję, że będzie się podobać. Nie wiem, czy jest widać, ale chyba jest ok. Słuchajcie, kiedy chciałem wykonać swoją pierwszą klejonkę, zadzwoniłem do znajomego stolarza i poprosiłem go o pomoc. Zalał mnie wtedy ogromną ilością informacji, które nie do końca były dla mnie zrozumiałe, ale przekazał mi jedną podstawową zasadę układania materiału do klejenia. I wygląda to właśnie tak, jak tutaj, że słoje w materiale są ustawione przeciwstawnie do siebie, by siły, które mogą występować podczas klejenia czy podczas późniejszego użytkowania tej klejonki, siebie równoważyły. Czyli tak jak tutaj mamy, słoje patrzą w dół, do góry i patrzą w dół. Tą zasadę możemy stosować do klejenia w ten sposób, możemy zastosować ją również do klejenia materiału w ten oto sposób. Ja tą technikę stosuję, tą zasadę od roku i powiem wam szczerze, że nigdy do tej pory nie miałem problemu z klejonką. Zawsze mi wychodziło, mam takie elementy wykonane na zewnątrz i nic mi się z tym nie dzieje, wszystko jest ok, ale muszę tu od razu powiedzieć, że to jest dla mnie to jest taka podstaw, kiedy chcemy zacząć robić klejonkę, ale tych zasad klejenia jest o wiele więcej, bo musimy uwzględniać to, z jakim materiałem pracujemy, jakiego gatunku jest to drewno, w jaki sposób zostało przytarte, bo przeważnie mamy w tartaku przytarcie jednokrotne, tak zwane na ostro, tak jak tutaj widzicie, i te słoje są bardzo czytelne, ale tych przetarć jest o wiele więcej, bo są przetarcia krzyżowe, połówkowe, może być naprzemienne, ćwiartkowe i nawet mało spotykane, ale mi zdarzyło się już spotkać z takim przetarciem typu County Bay. I to wszystko ma wpływ na zasadę klejenia i również ważne jest to, skąd materiał jest pobrany, z jakiego miejsca w drzewie, czyli czym bliżej rdzenia, inaczej na materiał się będzie zachowywał, a inaczej bliżej bieli, to ten materiał również inaczej będzie nam się, inaczej będzie pracował, inne będą naprężenia tego materiału, więc to wszystko trzeba później również brać pod wzgląd, ale takie podstawy podstaw to są właśnie to jest to, by układ to słoi zawsze był przeciwstawnie do siebie. Mam nadzieję, że w sposób zrozumiały to przekazałem. A teraz pokażę wam dwa triki, które stosuję do tego, by móc tą klejonkę wykonywać poprawnie. Stawiając swoje pierwsze kroki ze sklejonką, natrafiłem na problem, z którym nie za bardzo wiedziałem, jak sobie poradzić, bo samo mocniejsze ściskanie nic nie dawało. Kiedy kleiłem dwa elementy ze sobą, powstawała mi na łączeniu tych elementów szczelina. Nie wiedziałem, co było tego przyczyną. Aż w którymś momencie miałem okazję kupić bardziej precyzyjny kątownik i po przyłożeniu tego kątownika do przykładnicy na wyrówniarce okazało się, że nie trzyma mnie na 90 stopni, a że był już brak regulacji tego kąta i nic więcej nie mogłem z tym zrobić, więc szukałem rozwiązania, jak sobie mogę z tym problemem poradzić i trafiłem na film na angielskim kanale na YouTube o tematyce obróbki drewna, gdzie również użytkownik, tak jak ja, maszyny, miał problem z kątem 90 stopni na przykładnicy. I jak możemy sobie z tym poradzić? Zaznaczamy elementy, które chcemy kleić ze sobą. Ja robię to w ten sposób, że teraz podejdźmy do wyrówniarki. Zaznaczyliśmy materiał i jego umiejscowienie w klejącej. Co dalej?
Dalej strugamy. Ja swój stół podawczy ustawiam 0,2 niżej niż odbiorczy ze względu na to, że nie widzę potrzeby dawania go niżej. I element zewnętrzny, na którym mam naniesione zaznaczenia i jego umiejscowienie, przyjeżdżam uwzględniając to, że zaznaczenie jest ode mnie. Następny element wklejący. Robię tak, że tą stronę, która jest zaznaczona, robię od siebie, później drugą jego stronę do siebie. I tak na zmianę od siebie do siebie elementem zaznaczonym, dzięki czemu zniweluję to, że moja przykładnica nie ma kąta 90 stopni. No ta przykładnica ma, ale poprzednie nie miały i miałem z tym problem. Dzięki czemu po ściśnięciu klejonki mamy idealną powierzchnię i nie widać żadnych szczelin. Ok, mam nadzieję, że również to pokazałem w prosty sposób, zrozumiały. Przejdę teraz jeszcze, przejdę z tym materiałem na stół i pokażę Wam, w jaki sposób radzę sobie z klejeniem dłuższych elementów na wzdłuż. Zdarzyło Wam się kleić dłuższe elementy na grubość? Mi kilkukrotnie i często zdarzało mi się, że podczas klejenia te elementy się rozjeżdżały, ciężko było je uchwycić w ściskach. Patentów na to jest kilka. Jedni stosują super glue w początkowej fazie, żeby przytrzymać materiał. Widziałem gwoździe, wkręty, klej na ciepło. Ja dzisiaj chciałbym Wam pokazać technikę, którą ja stosuję. Mam nadzieję, że komuś się spodoba i uzna, że jest to bardzo fajny patent i będzie go stosował. Także zapraszam do oglądania. Teraz tak, łapiemy ściskiem elementy w ten sposób. Ten ścisk idzie tutaj. A ten ścisk przesuwamy kawałek dalej. Następny ścisk tu. Jedną i tą praktycznie samą pracę.
I to byłoby prawie wszystko. Włożę tutaj jeszcze kilka ścisków, które mam, takich mniejszych. Dzięki tej technice jesteśmy bardzo w stanie szybko i w łatwy sposób skleić długie elementy, nie narażając się na to, że zaczną nam się rozjeżdżać, że będziemy mieli problem z ich utrzymaniem. Czyli wystarczy nam tak naprawdę jeden ścisk płaszczyznowy, który pozwoli nam ścisnąć najpierw elementy w ten sposób, a później konsekwentnie dokręcać już te ściski śrubowe. I mamy sprawę załatwioną, klejenie elementów na długość. Ja często stosuję tą technikę, bardzo ułatwia mi pracę, jest bardzo wygodna. Tylko musimy robić to szybko. Jeżeli klej nam zaczyna bardzo szybko pracować, bardzo szybko wiązać, to no musimy się śpieszyć. Także mam nadzieję, że komuś ta technika się spodoba i faktycznie będzie ją mógł u siebie przetestować. Słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że informacje, które chciałem Wam przekazać, to udało mi się to zrobić. Za jakiekolwiek niedopatrzenia, błędy w słownictwie z góry Was przepraszam. Mam nadzieję, że osoby bardziej doświadczone wybaczą mi jakieś tutaj nieporozumienia, które mogły się wkraść podczas omawiania technik, czy omawianie sposobu danej czynności. Słuchajcie, zapraszam Was jeszcze na sam koniec na grupę na Facebooka, na Pasjonatów Dech, gdzie tam naprawdę wiele się dzieje, gdzie naprawdę pokazujecie wiele rzeczy, bardzo ciekawych projektów, które realizujecie i pokazujecie swoją pasję do drewna. Słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, hej!